Agencja kreatywna Makumedia. Kreatywność wspierana technologią. W sobotę, 14 września, w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu odbyły się warsztaty taneczne z Anną Wojtowicz, mistrzynią świata w tańcu. Ja jestem wielką pasjonatką. Rzeczywiście na swoim koncie mam kilka medali Mistrzostw Świata, Europy, Polski. Zawsze kochałam taniec z formacji, bo to są zawsze ludzie. Dzisiaj przygotowaliśmy podstawy baciaty, podstawy salsy. Chcemy pokazać, jak polega ten, na czym polega ten ruch, żeby troszeczkę się czuć swobodniej. Jeżeli znajdziemy się gdzieś na parkietach, będzie grana tego rodzaju muzyka, żebyśmy mogli nie tylko stać pod ścianą, ale swobodnie zacząć ruszać trochę biodrami, czuć się w tym tańcu swobodnie. Dzisiaj są Festiwal Tańców Łacińskich, który będzie prowadziła pani Ania Wojtowicz, bardzo zdolna dziewczyna z formacji tanecznej Akan Wyrosła, a jutro postaram się ja troszeczkę zająć czas nie tylko Radomianom, bo wiem, że dużo ludzi przyjeżdża z zewnątrz. Taniec to jest ruch z muzyką, a ta muzyka daje takiego kopa, taką emocję, że naprawdę warto zacząć i warto kontynuować. Po to ten projekt jest. Zamysłem naszym dalej jest zgłosić albo do budżetu obywatelskiego Mazowsza, albo szukać jakby środków finansowych innych, zewnętrznych i próbować to realizować, bo widać, że pomysł się wpisał w instytucję naszą i został dość ciepło przyjęty. Chociaż taniec, tak na dobrą sprawę, jakby w naszym układzie działalności nie pojawiał się do tej pory, ale to też jest gdzieś tam związane ze sztuką, więc nie zamykamy się tylko, nie wiem, na pokazywanie wystaw, malarstwa, nie wiem, kino i pozostałe działania. Sięgamy też po to,